Witam serdecznie Państwa, Patrycja Frąckowska. Zapraszam na kolejne spotkanie pod tytułem Zapytaj Urzędnika. Dziś spotykamy się z panem Januszem Gorzyckim, inspektorem do spraw zagospodarowania przestrzennego. Panie Januszu, proszę powiedzieć, czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i o czym informuje? Więc tak, może żeby w pełni określić, co to jest planowanie przestrzenne, trzeba byłoby jednak sięgnąć do historii, czyli do początków samorządu gminnego i zmian, które w latach 90-94-95 nastąpiły, też i właśnie w kontekście planowania przestrzennego. Planowanie przestrzenne stało się ważnym elementem samorządu gminnego, który no, wiele gmin wykorzystało, ale może nie wszystkie od razu i nie tak wcześnie, jak my to zrobiliśmy. My byliśmy w dość szczególnej sytuacji, ponieważ przed wprowadzeniem ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, która wchodziła 1 stycznia 1995 roku, to już tak dawno było, to już było 4,5 roku istnienia samorządów. Wcześniej dysponowaliśmy planem ogólnym, który no, trudno powiedzieć, że był planem stworzonym przez gminę. To był plan zagospodarowania, który był elementem rozwojowym miasta Bydgoszcz. Większość terenów osielska Niemcza i znaczna część Maksymianowa, północna część Maksymianowa w tym planie była przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową o wysokiej intensywności zabudowy. To przyniosło pewne też i perturbacje, którego wyniki no, są w dzisiaj obowiązujących planach zagospodarowania, ponieważ robiąc już nowe plany zagospodarowania w oparciu o tą ustawę, o której mówiłem, trzeba było wziąć pod uwagę też i to, co obowiązywało wcześniej, zwłaszcza, że ten plan ogólny obowiązywał aż do 2002 roku i tylko mogliśmy fragmentami zmieniać ten plan ogólny, wprowadzając powiedzmy swoje cele. Tym celem był głównie rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, ale nie wykluczający zabudowy wielorodzinnej. Ja jeszcze może powiem o ważnym elemencie planowania przestrzennego, jakim jest studium warunkowo i kierunków zagospodarowania gminy. Takie studium opracowaliśmy zaraz po wejściu w życie ustawy, już w styczniu czy w lutym 1995 roku przystąpiliśmy do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. To jest opracowanie obejmujące cały obszar gminy. I prowadziliśmy te prace przez 2,5 roku, równolegle sporządzając też i duże plany zagospodarowania przestrzennego, które objęły znaczną część Osielska, Niemcza, później jeszcze Maksymianowa, Wilcza. No dobrze, a powie mi pan, kto konkretnie decyduje o tym, jak wygląda miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w naszej gminie? Plan zagospodarowania przestrzennego, może powiem, jak wygląda procedura planistyczna, więc żeby sporządzić plan zagospodarowania, jest potrzebna uchwała inicjująca. To jest uchwała, którą przygotowuje wójt, proponuje wójt, określając obszar, na jaki chciałby, żeby opracować plan zagospodarowania. Wynika to z analiz, które są przeprowadzane na bieżąco, określenie tych obszarów, gdzie po prostu ten plan zagospodarowania jest potrzebny i gdzie gmina widzi możliwości jego sprawnej realizacji. Taka uchwała inicjująca, określająca granice i przedmiot, czyli no wskazanie, co byśmy chcieli w tym planie zagospodarowania, jest proponowana Radzie Gminy i Rada Gminy podejmuje bądź nie, no ale z reguły podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania.
Taki plan zagospodarowania opracowuje urbanista, któremu zlecamy wykonanie takiego projektu. Oczywiście bierze on pod uwagę wszystkie, powiedzmy, zalecenia, uwagi czy propozycje ze strony urzędu wójta, tutaj jako organu. Taki plan jest sporządzany i przedstawiany. My stosujemy taką zasadę. Wstępnie taki plan jest konsultowany z właścicielami nieruchomości, w ogóle ze wszystkimi zainteresowanymi, którzy chcieliby się wypowiedzieć, czy ta forma, to co określamy w planie zagospodarowania, ich zadowala. Oczywiście w trakcie procedury planistycznej jest też możliwość składania wniosków do planu zagospodarowania. Jest to ważny element procedury planistycznej. Wnioski do planu zagospodarowania może złożyć każdy. Przede wszystkim sami zainteresowani, czyli właściciele gruntów. Składają też wnioski instytucje. Te instytucje po podjęciu uchwały przez Radę Gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania są zawiadamiane o tym, że właśnie przystępujemy do opracowania planu. No dobrze, a mam jeszcze pytanie, gdzie można znaleźć te miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego? Miejscowe plany zagospodarowania można znaleźć wśród uchwał podejmowanych przez Radę Gminy na stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej. Ale od paru lat mamy bardzo dobry system informacji przestrzennej. Jest to dostępne dla każdego, który korzysta z komputera. Wchodząc na stronę osielsko.pl może znaleźć taką zakładkę system informacji przestrzennej. To jest nawet dosyć wyeksponowany baner na stronie głównej Osielska i tam jest możliwość wyszukiwania planów zagospodarowania, jest możliwość wyszukiwania działek i nakładania planu zagospodarowania. Bardzo dużo elementów, z którymi może się zapoznać każdy zainteresowany. Jest to dosyć proste w obsłudze. My bardzo propagujemy właśnie ten system informacji przestrzennej. Wprowadziliśmy ten system jako jedna z pierwszych gmin, na pewno w powiecie, w województwie też jeszcze niewiele gmin korzysta z tego, nawet teraz, chociaż jest to bardzo dobre narzędzie, właśnie umożliwiające każdemu zajrzenie do planu zagospodarowania, nawet zrobienia sobie wydruku. A czy jeżeli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy mojej nieruchomości, to czy może nagle powstać obok mnie, nie wiem, obiekt handlowy, mieszkanie wielorodzinne? Tutaj to jest, powiedzmy, słabość, ja to przynajmniej tak odbieram, słabość obecnie obowiązujących przepisów ustawy, która została wprowadzona już po wygaśnięciu planu ogólnego, który mimo że był, powiedzmy, przestarzałym dokumentem, ale jednak obejmował całą gminę. W ustawie, która zmieniła ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym, jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w 2003 roku, został wprowadzony taki substytut, można powiedzieć, planu zagospodarowania, to jest decyzja o warunkach zabudowy. Miało to być rozwiązanie przejściowe, miało to trwać tylko góra kilka lat. Było wiele przymiarek do wprowadzenia nowych ustaw, nawet kodeksu urbanistycznego, ale niestety mimo prób, ja naliczyłem ich kilkanaście, nie udało się wprowadzić nowego prawodawstwa, które by w sposób jednoznaczny określało zagospodarowanie terenu i żeby gminy faktycznie miały to, co się określa jako władztwo planistyczne, czyli decydowała o każdym aspekcie realizacji inwestycji na terenie gminy. Decyzje o warunkach zabudowy działają
jako, tak jak powiedziałem, jako zamiennik planu zagospodarowania w sytuacji, kiedy tego planu nie ma. Więc mogą się zdarzać sytuacje, że gdzieś na przykład koło pani działki może powstać coś, co może panią w jakimś stopniu zaskoczyć, ale to nie polega na tym, że każdy obiekt może powstać. Tutaj obowiązuje zasada kontynuacji funkcji, czyli jeżeli znajduje się pani na obszarze, gdzie występuje tylko zabudowa jednorodzinna, nie ma żadnych zakładów, nie ma bloków czy dużych obiektów handlowych, to na pewno taki obiekt handlowy czy blok mieszkalny nie powstanie, ani też nie powstanie duży zakład produkcyjny. To się dzieje właśnie na tej zasadzie kontynuacji funkcji. Zawsze do każdej decyzji o warunkach zabudowy jest sporządzana analiza, bardzo drobiazgowa, i te decyzje są wydawane. Z tym, że jeżeli jest ta kontynuacja funkcji, to tutaj to ta decyzja wójta, to nie polega na tym, że on osobiście decyduje, czy wydać tą decyzję, czy nie, tylko po spełnieniu wymogów ustawowych tą decyzję musi wydać. Czy w obecnym momencie mamy zagospodarowanie przestrzenne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalony też do wszystkich miejscowości na terenie naszej gminy? Jaki to jest koszt dla budżetu? Więc tak, no jeśli chodzi o powierzchnie, które objęliśmy planami zagospodarowania, to w tej chwili to jest jakieś 30-32% powierzchni gminy, ale tutaj zastrzegam, że są to powierzchnie nieleśne. Gmina Osielsko jest bardzo lesistą gminą, bo na terenie gminy jest 54 czy nawet 55 już w tej chwili procent powierzchni lasów, więc jest to bardzo dobra sytuacja, bo mamy jednak to otoczenie bardzo przyjazne, jesteśmy otoczeni dużymi kompleksami leśnymi, w związku z tym mamy też i bardzo korzystne warunki, można powiedzieć, mikroklimatyczne. Dlatego też chyba gmina cieszy się dużym zainteresowaniem też i z tego powodu, jeśli chodzi o osadnictwo. Jeśli chodzi o koszty sporządzenia planów zagospodarowania, to właściwie mamy dwa. Jeden bezpośredni, który wiąże się z kosztami sporządzenia planu, czyli zlecenia opracowania planu zagospodarowania, i to są stosunkowo niskie koszty. Dużo większymi kosztami są skutki wejścia w życie planu zagospodarowania. Jest to bardzo duże ograniczenie, bo można byłoby powiedzieć, że najlepiej byłoby sporządzić plan zagospodarowania na teren całej gminy. Byłaby to sytuacja komfortowa właściwie dla wszystkich, poza budżetem gminy, ponieważ budżet gminy, wiemy, jest jest ograniczony zawsze. Nie możemy sobie pozwolić na realizację planów zagospodarowania wszędzie. Plan zagospodarowania w pierwszej kolejności wywołuje problem dróg, które jako ten podstawowy element planu zagospodarowania jest do przejęcia przez gminę, i to w sposób automatyczny, już na podstawie wydawanych decyzji podziałowych. Każdy plan zagospodarowania to jest około 13, nawet 15% powierzchni gruntów przeznaczonych na drogi. Więc te grunty trzeba wykupić, to znaczy zapłacić odszkodowania, bo to tutaj mamy właśnie ten mechanizm, gdzie na podstawie decyzji podziałowej grunty są przejmowane przez gminę. Chociaż nie tylko, bo w sytuacji, gdy jest to droga powiatowa, na przykład poszerzenie drogi powiatowej, to wówczas te koszty ponosi powiat. Czy chce, czy nie chce. No, po prostu jest to obowiązek. Gmina bardzo duże środki przeznacza na właśnie te odszkodowania. Kolejnym elementem, który powoduje koszty, to jest realizacja uzbrojenia, budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, budowa dróg, oświetlenia.
Następnymi kosztami są wszystkie elementy związane z działaniami socjalnymi, czyli budowa szkół, budowa przedszkoli, żłobków, wszystkich obiektów towarzyszących, które są niezbędne do realizacji planu zagospodarowania. Czy można w jakiś sposób obejść miejscowe plany zagospodarowania i kto ostatecznie decyduje o tym, że ma powstać jakaś inwestycja, wydaje na to pozwolenie? Znaczy, powiem może tutaj od końca. Pozwolenie na budowę, bo to jest prosta odpowiedź. Pozwolenie na budowę wydaje starosta, nie wójt. Kiedyś było tak, ale to do 2003 roku, że wójt miał uprawnienia do wydawania pozwoleń na budowę. Od 2003 roku przejęły to starostwa i starostowie wydają pozwolenia na budowę wyłącznie. No, w niektórych przypadkach wojewodowie, chodzi tutaj o inwestycje w ramach obszarów zamkniętych, tak jak obszary wojskowe czy obszary kolejowe, drogi publiczne o znaczeniu krajowym, tak jak S5, tą decyzję to wydawał wojewoda, ale w większości, w 90% decyzje są wydawane przez starostę. Czy można w jakiś sposób obejść miejscowy plan zagospodarowania? Planów są tutaj, są takie możliwości. Jeden z takich sposobów stworzył ustawodawca. Tym przepisem, który został wprowadzony w 2018 roku, właściwie uchwalony, to jest ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Taka decyzja, właściwie uchwała Rady Gminy może być podjęta nawet na terenach, gdzie obowiązuje plan zagospodarowania. I każdy, niekoniecznie deweloper, może wystąpić o wydanie, o podjęcie takiej uchwały. Oczywiście musi przedstawić odpowiednie dokumenty, odpowiednie analizy, wizualizacje, ale może występować o coś innego niż jest w planie zagospodarowania. I tutaj jest taka obawa samorządów, czy tego rodzaju przepisy są właściwe. My dotychczas mieliśmy dwa takie przypadki, w 2019 roku i w obecnym, gdzie inwestorzy występowali o wydanie, o uchwalenie uchwały w sprawie inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej w drugim przypadku. Z tym, że obie te uchwały były negatywne. Rada nie zgodziła się na to, żeby przełamywać zapisy planu zagospodarowania Wydaje się, że to jest słuszne podejście, bo jeżeli głównym czynnikiem rozwojowym i sposobem na planowanie rozwoju jest właśnie miejscowy plan zagospodarowania, no to dlaczego tutaj to wyłamywać jakimiś innymi działaniami? No właśnie, jak radni mogą wpływać na to, co jest budowane w naszej gminie? No radni przede wszystkim uchwalają plany zagospodarowania. Plany zagospodarowania muszą być zaakceptowane przez radnych i większością uchwalone. Często przy uchwalaniu planów zagospodarowania pojawiają się też i uwagi, które były wnoszone do planu zagospodarowania podczas jego wyłożenia do publicznego wglądu. Często te uwagi nie są możliwe do wprowadzenia, w związku z czym radni też i podejmują uchwałę o odrzuceniu takich uwag. Generalnie radni, podejmując uchwałę, no mają świadomość, jaki jest ten plan zagospodarowania, jakie są cele tego planu zagospodarowania i jakie są skutki. Poza tym mogą też właśnie w takiej sytuacji, jak ta opisana przed chwilą przeze mnie,
odrzucić wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, jeżeli to no, nie jest zgodne z polityką przestrzenną gminy. Ostatnie pytanie, głównie od mieszkańców. O co chodzi z zablokowaniem inwestycji przy ulicy Kwiatowej? Czemu mieszkańcy i radni muszą coś blokować, skoro mamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? No właśnie w tym miejscu nie mamy planu zagospodarowania przestrzennego. To jest teren już względnie zagospodarowany. Jak pamiętamy, w niedalekiej przeszłości, chociaż dla niektórych już dalekiej przeszłości, był tam ATR. Czyli dawna Akademia Techniczno-Rolnicza, Wydział Mechanizacji Rolnictwa. Teren ten przez wiele lat był w jakiś sposób użytkowany, ale po wyjściu uczelni z tych obiektów, one były częściowo użytkowane, wynajmowane. No ale w pewnym momencie postanowiono o sprzedaży tego gruntu. No i ten grunt został kupiony przez jednego z deweloperów, dużych deweloperów, który początkowo nie zamierzał tam budowania, powiedzmy, budynków wielorodzinnych. Nawet wydaliśmy decyzję o warunkach zabudowy na w sumie jeden budynek duży, ale powiedzmy duży dom jednorodzinny, rodzaj rezydencji. I ta decyzja jest ciągle ważna. No ona ciągle obowiązuje, ale to nie zmienia faktu, że właściciel tego terenu w każdej chwili może wystąpić o inną decyzję. Nie może o taką samą wystąpić, natomiast o inną, o inny rodzaj zabudowy może. I tak też się stało w tym przypadku. Tutaj deweloper chciał jak gdyby powtórzyć realizację osiedla bursztynowego w Osielsku, tylko właśnie w tym miejscu, i wystąpiło wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę bodajże 10 budynków wielorodzinnych. No, w momencie, jak powiadomiliśmy strony postępowania, czyli sąsiadów, no, zaczęły się protesty, więc tutaj radni zaproponowali, żeby może podjąć uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania na ten teren, i taka uchwała została podjęta. W tej chwili już procedujemy właśnie tą uchwałę. Ta uchwała inicjująca już jest podjęta, nawet już poszły ogłoszenia, obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania. W związku z tym też jest możliwość wnoszenia wniosków do planu zagospodarowania. Oczywiście właściciel terenu taki wniosek też będzie składać. No i zobaczymy. No, planowanie przestrzenne to jest sztuka negocjacji i wypracowania kompromisu. Mam nadzieję, że tutaj dojdziemy do takiego kompromisu, także wszyscy to zaakceptują i za jakiś czas ten plan zostanie uchwalony i będzie realizowany. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania do Pana Janusza Gorzyckiego, to proszę dzwonić pod numer 52 324 18 36 lub odsyłamy na stronę osielsko.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.